Jak legenda głosi z dalekiej Laponii, jak co roku na początku grudnia odwiedza wszystkie dzieci na całym świecie święty Mikołaj. Rozwozi dzieciom prezenty saniami ciągniętymi przez zaprzęg reniferów. Specjalnie dla naszych widzów Mikołaj postanowił odwiedzić telewizję Twoja. Przyjechałem do Was z dalekiej Laponii. Zostałem zaproszony przez telewizję Twoja, żeby odwiedzić mieszkańców Wałbrzycha. Dzieci, które tutaj mieszkają i czekają na świętego Mikołaja. Ho, ho, ho! W tym jednym dniu rozdaje dla najgrzeczniejszych wspaniałe prezenty, a dla tych niegrzecznych dzieci zostawia rózgi, aby przypominały im, że muszą poprawić swoje zachowanie, by w przyszłym roku otrzymać wymarzony prezent od świętego Mikołaja. Dziś Mikołaj symbolizuje święta Bożego Narodzenia. Prawie w całej Europie, w tym w Polsce, dzień świętego Mikołaja obchodzony jest tradycyjnie 6 grudnia jako biskupa Miry, który był też świętym Mikołajem. Mikołaj ma wielu pomocników, bo sam jeden nie zdążyłby w tym dniu objechać cały świat. Dlatego moi pomocnicy pomagają mi w tym i odwiedzają różne miejsca na świecie. Ho, ho, ho! Na skutek przenikania do europejskiej tradycji elementów kultury anglosaskiej, w szczególności amerykańskiej, także w Europie, święty Mikołaj utożsamiany jest coraz częściej z Bożym Narodzeniem i świątecznymi prezentami. Trudno dziś znaleźć kogoś, kto nie wyczekiwałby prezentów od Mikołaja bez względu na to, czy w niego wierzy, czy też nie. Mikołaj dobrym zwyczajem i tym razem za naszym pośrednictwem złożył życzenia wszystkim widzom telewizji Twoja. Ho, ho, ho! Kochani, życzę Wam wszystkiego najlepszego, zdrowych, szczęśliwych, przede wszystkim rodzinnych świąt.